Hej, siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry Outriders. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku miałem troszeczkę problemy z gradem. Tak, domyślacie się, że zmieniłem sobie na chwileczkę poziom świata na siódmy, żeby go rozwalić. W sumie to gra też na koniec ostatniego odcinka nam się wysypała. Później nie chciała się troszeczkę wczytać w żaden sposób. Kilka razy po prostu próbowałem, aż w końcu zostawiłem ją na jeden dzień i dopiero odpoczęła, że tak powiem, i nam się odpaliła. Zobaczmy, co dostaniemy ciekawego. Zaszły też spore zmiany. Okej, lekki karabin maszynowy. Możemy sobie porównać tutaj. To jest właśnie fajne, że możemy sobie porównać te karabiny. Pistolet maszynowy, taktyczny wariant. Tutaj mamy wariant stabilizujący. Obrażenia krytyczne. Dobrze, wydaje mi się, że ta broń będzie dobrym wyborem. Jednak w 100% pewności niestety nie mam. Muszę w ogóle zobaczyć. To była ta tutaj, tak? Osłabienie. No i teraz mam tutaj taką umiejętność: zabicie zamrożonego przeciwnika bronią sprawia, że wybucha, zadając 1383 punkty obrażeń. Tutaj pierwszą umiejętność zwiększa szansę na trafienie krytyczne o 15%. Ja nie wiem, bo to jest chyba strzelba, z tego co mi się wydaje. Magazynek? Nie, to nie jest strzelba, to jest karabin. No dobra, zobaczymy. Obrażenia krytyczne tutaj są zwiększone. A tutaj ta broń właśnie, ona była na krytyka głównie nastawiona. To jeszcze zobaczymy. Pójdziemy do Zahediego. Zanim jednak udamy się do Zahediego, ja mam jeszcze jedną misję zrobioną. Chyba Krzykuna żeśmy rozdupczyli. Jak będzie jakiś fajny kask, to ja poproszę. Będzie jakiś fajny kask. Mieszankę? No pewno, stary, lej, nie żałuj. Skręt wątroby. To dopiero blizna, ale o bliźnie już rozmawialiśmy z nim. Mam dla ciebie łup. Zimny pazur. A, to zimny pazur był. Kurde, nie ma hełm. No ładnie. Dobrze. Kolejne tutaj łamigłówki. Zaraz wracam. Wypadło na portki, słuchajcie, moi drodzy. Już wam tłumaczę, dlaczego. A co sprzedajesz, ziomuś? Masz dla nas coś ciekawego? Oferta za skóry. Aha, czyli możemy sobie kupić nakrętki za ten. No ale on nie ma dla nas chyba, ale snajperka jest chyba konkretno. Tylko ile ty za nią chcesz? 18 tysięcy i za skórę ty dajesz, gościu? 25. Taki jest przelicznik. A ustal ilość. Ile bym potrzebował? 10 tysięcy jakoś tego chyba, nie? Aha. No ale ja kupiłem... Dobra, nie w tą stronę. Nie było tematu, nie ma o czym gadać. Teraz tak, już wam tłumaczę, o co chodzi. Zmieniłem sobie oczywiście umiejętności mojej postaci, w sensie tutaj klasę. Poszliśmy jednak w górę, ponieważ tutaj mamy całkiem fajne pole popisu, jeżeli chodzi o obrażenia postaci. No i teraz idziemy w karabiny maszynowe i idziemy w golema. Z tego co pamiętam właśnie. I tutaj będziemy szli... O, tutaj mamy. Grawitacyjny skok i ten taki rozbieg, co jest. Na razie mamy jeszcze kolec zostawiony chyba. Ale z kolcem to jeszcze na spokojnie.
Szkoda, że tylko, bo tutaj był kolec ważny chyba, tak. Więc no my tutaj zrobimy tak, że będziemy robili sobie tą postać pod grawitacyjny skok i... I tą taką szarżę naszą. No zobaczymy. I dzisiaj, moi drodzy, będziemy sobie kontynuowali właśnie misję fabularną. Stwierdziłem, że udamy się już do kamieniołomu. Teraz tak, informacje właśnie odnośnie ekwipunku, jakie sobie tutaj zastosowałem. Zamrażające pociski mamy w broni, tak? Tutaj mamy dalej golema, 100% czasu. Później mamy wstrząs wtórny dorzucony, bo mamy tą igiełkę, więc ona niech będzie. Wydłuża czas trwania nakładającego przez ciebie osłabienia. Później mamy palownika, czyli umiejętność może być użyta jeden raz dodatkowo. Ej, no to ile razy ja tego będę mógł użyć? Nie jest na czerwono, palownik. A nie, dobra, bo wstrząs to jest co innego. Dobra, moja wina. Absorpcja życia, skok grawitacyjny, kradzież, każdemu według zasług. Dobra, teraz tutaj mamy. Zwiększa pojemność magazynku i... Ale ja zaraz miałem tutaj jeszcze jedną ciekawą umiejętność. Zabicie zamrożonego przeciwnika. Właśnie, ono daje nam 1000... Jak wybuchnie ten przeciwnik, to 1721 obrażeń z wybuchu dostają dodatkowo. I jeszcze gdzieś tutaj chyba... Zwiększa obrażenia zadawane zamrożonym przeciwnikom. Dlatego lecimy właśnie pod zamrożenie, moi drodzy. Chodźmy do Jakuba. Jedziemy do tych pieprzonych kamieniołomów. Tak, bo już się troszeczkę zgubiłem. Kamieniołom. To jedźmy. Tam oczywiście jeszcze będziemy wracać. To na pewno. Mamy jeszcze polowania i zlecenia właśnie na jakieś tam głowy. Że tak powiem. Droga stąd prowadzi przez kamieniołom. Jest niedaleko. Za tym wrakiem koparki. Ja musiałem zobaczyć tylko, jak to działa. Zaraz, bo ja mam kolet, ja mam... Nie, kolca nie chcemy. A gdzie jest? Dobra, trochę spieprzyłem. Problem jest jeszcze jeden. Ja dałem sobie tutaj ten kolec, słuchajcie. Mamy raz kolec, tak? Tylko raz kolec? To jeszcze nie jest tak źle. Dobra, bo ja nie mam kolca. Mam podskok grawitacyjny. I pod całą resztę. O, jakiś nowy wróg! Ale oni co? Oni nie przylecą tu do mnie? To możemy tak z dystansu ich załatwić? Boją się chyba nas. Tak, ale to dziwne. Temu headshotika? Komu headshota? O nie, chyba ten się wkurwił. O ty zasrańcu! A tak, dobrze! Tylko to zamrożenie, żeby jeszcze, wiecie, w miarę jakoś... Dobra, niech się to zregeneruje. Z powrotem, dwa razy wykorzystajmy. Przeładować. Coś leci. Spoko z tym zamrożeniem, wydaje mi się, że będzie. Idziemy pod takiego lodowego boba niczym. Biegno. Zamroź go!
Pięknie. Tego gnoja to nigdy nie lubiłem. Jest półautomatyczny, ale za to mamy całkiem fajne obrażenia z tego. Patrzcie na rozmiary tej maszyny. To jedna ze starych koparek z kamieniołomu? Byłem tu, gdy ją budowano. Drukarki tak wygląda. Potrzebowały 2 tygodni, by złożyć ją do kupy. Ta bestia potrafi przenosić góry. Tam nie możemy pójść. Co za tragedia. A wy nie możecie przejechać przez takie małe kamyczki takim potworem, tak? Mhm. Liczyłem na jakąś skrzyneczkę. No, bo wybuchł. Tak, tak. No nieźle. Tutaj jest, ale dajemy radę. Dobra. Gdzie jest ten? Ten jest zamrożony. Pięknie. Ale oni siedzą w tym samochodzie cały czas i co? I nic nie pomagają. A ten dalej rzuca gnój. Dobra. Toksyczne faja. A, jeszcze jeden jest. Nie wiedziałem. Dobrze. Przynajmniej jak widzicie, tutaj obrażenia mamy całkiem przyjemne, które zadajemy naszym wrogom. Nie ma żadnych skrzynek. To dziwne. A może jednak? No nie. No tutaj to wygląda na miejsce, które no chciałoby mieć wręcz skrzynkę dla nas. No okazuje się, że niestety. Nie jest źle. Corrigan wspomniał, że ktoś zajął ten kamieniołom. Zakładam, że powinniśmy poruszać się ostrożnie. Prawdopodobnie teraz pełno jest tam zlutowanych świrów. Walczymy o tę cholerną dziurę w ziemi, odkąd pamiętam. Ale ostatnim razem, kiedy buntownicy ją odbili, Corrigan stwierdził, że jest niewarta naszego czasu. Wysadziliśmy wszystko i ustawiliśmy miny na drodze dla ochrony flanki. No ale my tam możemy też przejść, tak? No dobra. Jak tylko byłem się rozejrzeć, że tak powiem. My tutaj też na razie nic nie mamy. Przynajmniej nie za wiele. Podejrzewam, domyślam, opuść most. Nie, potwory. No teraz to ładnie. Ale wiecie, co mnie najbardziej dziwi w tym wszystkim? To, że misji pobocznej nie mogłem zrobić normalnie. O, ty gnojcu! Misji pobocznej nie mogłem zrobić. A za to właśnie w fabule sobie dajemy w miarę normalnie radę, nie? To mnie zaskoczyło, że tak powiem. Bo raczej fabuła powinna być chyba bardziej dla nas wymagająca. No dobra, dawajcie tych friendly. Nikogo więcej tutaj? No dobrze, taki mały oddział na rozgrzewkę, podejrzewam. Tak czy siak, jak wejdziemy tam dalej, no to pewnie nam się coś tam dostanie.
No bo najpierw... Najpierw flaga. Ale czemu nie mogę postawić? A, bo tam stoi. Nie myślę, że spieprzyłem, no spieprzyłem. Kurczę. Dostał dwa razy i teraz go kończymy. Żeby to zamrożenie trochę dłużej trwało. Jakaś umiejętność, wiecie, na wydłużenie czasu zamrożenia. Uciekamy! Ten to... Tutaj nas... Już cię, gościu, nie lubimy. No nie wierzę. Najgorzej, teraz to jest... Ale będzie teraz przesrane. Ja z nim nie lubię strasznie walczyć, wiecie o tym. Jakieś zamrożenie by mogło w niego wejść wreszcie. O, zdjęliśmy chłopów. Idę tutaj, w te tereny. No tak. No tak. No i znowu nadchodzi. Nie lubię tego zasrańca. Matka roju. Niestety, ale z takiej odległości szału nie zrobię. Zamroź, zamroź. Jeszcze ten, co truje, przylazł. My się zablokowaliśmy tutaj. Może się teraz udać. No i odparł. Ale atakuje teraz. I znowu za chwilę zginę, bo ten ptasior! Lol, ta toksyczność! Udało się! Tak jest! Tak jest, udało się! Chyba za
piątym czy szóstym razem, ale się udało. Dobra, naprawdę. Moim zdaniem mam za niski poziom postaci do poziomu świata. To jest tylko i wyłącznie kurna moje zdanie, ale udało się. Na szczęście, moi drodzy, udało się. Ja jestem tak uparty, że wiecie, ja tu mogę strzelać i strzelać i... To dla mnie, wiecie, jest, nie ma znaczenia. Po prostu wolałem wam też troszeczkę oszczędzić tutaj tego mojego... tej mojej zabawy z nim. Ja nawet nie wiedziałem, że to są suplajki, nawet mi wystarczyło w sumie mojej amunicji, czy żadnej skrzynki. Misja bez skrzynek, jak rozumiemy, tak? Dobrze. Ale mamy notatkę za to. Coś tu jest napisane. Stan alarmowy. Jurija Galiatkina, 2070 rok. Czyli tutaj jest opisanie Ziemi. Ucieczka SM Flores to ucieczka przed rzeczywistością. No to tak można sobie to nawet czasami tłumaczyć. I no, mamy kamieniołomy. Główne źródło surowców. To wiadomo. I tutaj mamy, kogo my tu mamy? Ten latający, kurwa, trujący gnojec, tak? I jeszcze kogoś tu mamy. Aha, to jest ten grad, tak? Dobra. Ja nie lubię tych królowych. Nie jest źle, no ja mówię, że mi się wydaje po prostu, że mam za niski poziom postaci do poziomu świata, tak? Więc jak sobie wbijemy gdzieś tam, myślę, że jeden, przynajmniej dwa poziomy, może będzie jakoś lżej, chociaż wątpię, no bo teraz na przykład już wbiłem jeden level, tutaj bawię się z nimi, w ogóle zobaczcie, ile złomu nazbierałem, tak, zgadza się. Z drugiej strony mogłem zrobić jeszcze nie tak, czy ja mogę stąd wyjść? No tak, wyjść mogłem, ale niestety zapomniałem, że przecież i tak się stąd nigdzie nie przeniesiemy, bo do poprzedniej lokacji, żebyśmy mogli zmienić sobie umiejętności, musiałbym mieć ciężarówkę. O, jest skrzynka. Od razu na początku, z Afriko. Dostajemy skrzynkę. Że takie z Afriko to bym nie powiedział. Jakiś karabinek dostaliśmy. Mamy tutaj skrzyneczka. To tam można... Aha! Tego nie wiedziałem. Ciekawe, kto tutaj będzie. Nie wiedziałem, że jest coś takiego jak wysadzanie ścian. Ej, boję się, kto tam na nas będzie czekał. Naprawdę, boję się tego. Oczyść gniazdo. A, to są jakieś takie ciemniejsze. Albo... Ogólnie to zobaczcie, że ta snajperka, ona naprawdę jest świetna na nie. No po prostu świetnie. No, czasami można nie zdążyć, ale... O, widzicie? A ty jak ty się z nami znalazłeś, koleżko? Dobra, tobie już podziękujemy. Wam też już podziękujemy. Tylko nie on! I nie w takim korytarzu! Lotowego leży. To cieszy. Co to było? Jakaś zbrojka. No może być ciekawie. Zaraz zobaczymy, co tutaj dostaliśmy. O, tutaj mamy suplajki do wygrzebania. I
Wiecie co, ja już któryś raz się spotykam z tym, że właśnie nie możemy wywiercić. Nie możemy wywiercić, takie. Dobra. Zbrojka. Ładnie wygląda, to na pewno. Krwawa riposta. W zasięgu wydłuża czas trwania nakładanego przez ciebie osłabienia o 50%. No, gdzieś tam będziemy musieli o tym sobie pamiętać, tylko ja teraz... To jest 25. Tą strzelbę z 25 sobie rozbierzemy. Z 24. To z 24 rozbierzemy. Tu już mamy 25. To sobie rozbierzemy. To sobie rozbierzemy. Ja nie wiem, czy tutaj na przykład może być tak, że będzie tego jeszcze więcej, nie? W sumie to i tak karabinu pewnie lepszego nie znajdziemy na razie. Strzelba automatyczna. Szybkie ogarnięcie ekwipunku. I do boju. Dobrze. To ruszajmy więc. Te strzelby też się na nich sprawdzą jak najbardziej, nie? Ale ja już bym... żadnej królowej tutaj nie chciał, jeśli można. Pewno się zamroź, no właśnie, gościu. Co ty taki uparty się zrobiłeś? Tero? Tero to już, tak, tych alfów, tych pederków, to się ja już tak, aż tak nie boję. Chociaż potrafią we dwóch zrobić niezły rozpierdol, że tak powiem. Muszę sobie tutaj skill zresetować. On się nie chce zresetować chyba. No i te wybuchy, jak zamrozimy kogoś. Ja podejrzewam, że o ile tutaj nie jest tak tragicznie, znaczy w sensie aż tyle nam to nie daje. No. W takich ciemnych, znaczy w takich ciasnych pomieszczeniach to, że tak powiem, najgorzej. Walczyć. O, widzicie, te wybuchy są naprawdę fajne. Wołaj kolegę, o właśnie. O to chodziło, dokładnie o to. Jeszcze jeden leci, tak? Tam wyglądało, jakbyśmy mogli coś wykopać. Tam nic nie ma. O ty! Pedro! Pamiętacie, jak mówiłem, że się Pedra już nie boję? Nie boję się Pedra, ale nie w takich, że tak powiem, ciemnych i wąskich uliczkach. Bo tam Pedro... Gdzie oni są? A, tam na górze. Ja tak chyba muszę sobie powolutku iść w tamtym kierunku, mi się wydaje. Tak mi się coś wydaje. Stamtąd przyleźli. Teraz idą stamtąd. Tych kurna to naprawdę nie lubię, nie? Trucizna. Dobra. Jestem na dachu. Stachu. Ło! Też mnie przestraszył.
Patrzcie, co snajperka z gościem robi. Puu, nara. Do spania. Powiedziałem. Znalazłem sterowanie bramy. Wreszcie. A ja znalazłem krzynkę. Ale krzynka zielone. Niebieskie. Okej. Droga należy do ciebie, Jakubie. Nareszcie będziemy mieli obóz, żebym mógł zmodyfikować swoje wyposażenie, tak. Super. Nara, frajerzy. Zamierzasz przejść pole minowe pieszo? Wolę to niż być z wami. Bawcie się dobrze zdychając. Co tu? Kamieniołom. Mam plan, jak nas ochronić w lesie. Trzeba trochę zmodyfikować ciężarówkę. Nie będziesz w niej grzebał. Musimy odizolować wnętrze. Do powietrza użyjemy nadchloranu, a pył i wodorotlenek załatwią sprawę CO2. Mów po ludzku. Ciężarówka będzie jak bańka. Będziemy bezpieczni, póki będziemy mieć lit do produkcji tlenu. To da czas, by znaleźć źródło sygnału. I co, myślisz, że wyciągnę sobie więcej litu z dupy, jak już się skończy? Złośliwe uwagi są zbędne. Jedynym źródłem litu na Inok są stare akumulatory z ziemi. Większość z nich rozebrano na części, ale tereny górnicze były niedostępne od wielu lat. Znajdziemy tam kilka akumulatorów. W skrócie, znajdziemy baterie, będziemy żyć. No coraz lepiej. Do roboty. Dobrze, moi drodzy. Jeżeli odcinek wam się podobał, łapka w górę, subskrypcja kanału. Do usłyszenia już wkrótce. Pozdrawiam. Hej, hej.